Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w nowym odcinku Zagrajmy Wiedźmina. Idziemy teraz na Groble, ponieważ tam dostaniemy jakieś nowe zlecenie od kupca Lojwardalwena. Jak zwykle poprawnie, wymówiłem jego imię, wiem, uwielbiacie tego. Dostaniemy tam zadanie podobne na oczyszczenie grobli, ponieważ przeszkadzają utopce, topielce albo inne tałataństwo wyłażące z wody po zmroku. Idealne zadanie dla Wiedźmina i idealne zadanie, by zarobić troszkę orenów, których jak zwykle jest nam niedostatek. Uda mi się tam, poza tym korć mnie, by zdobyć więcej talentów i więcej expa. Mam całkiem fajny sprzęt, lepszą zbroję już, czyli chyba wszystko, co mogłem w tym akcie takiego konkretnego, poprawiającego rozgrywkę otrzymałem. Jeszcze później cały czas muszę się zorientować, co w tą rzeźbę trzeba wstawić, ale sobie sprawdzę na internecie. Mówię wam, że nagrywam z wyprzedzeniem i często to będzie... Oj, to będzie bardzo duże wyprzedzenie. Bo czasem robię tak, że nagrywam na przykład pół soboty, prawda? Mam akurat sobotę wolną, to sobie siadam i robię zapas odcinków na duży czas. A po prostu świetnie mi się gra w Wiedźmina i nie chce mi się robić tutaj takich sesji, na przykład godzinka z Wiedźminem. Nie, godzinka z Wiedźminem to jest dużo za mało. Nie poczujecie w ogóle klimatu przy czymś takim jak godzinka z Wiedźminem. Tutaj warto już naprawdę sobie znaleźć coś, przysiąść i przede wszystkim cieszyć się niesamowitym klimatem gry. Dobra, tam jest kupiec, w takim razie pogadam z nim. Mam też ognisko, więc nie będziemy musieli zbyt daleko podróżować. Lisek. Zbyt daleko podróżować, by odpocząć sobie. No i oczywiście plaża. Pogadam z nim. Tak. Rozgryzłem Javed. Oj, przy okazji może od niego sprzedamy mu kilkanaście rzeczy. Na przykład białe róże, które nie są mi potrzebne. I cóż, wszystko chyba, co mogę mu sprzedać. Cudownie. Bardzo dużo tego było. Aż się obłowiłem po prostu. Kiesa wypchana po brzegi. Tak. Rozgryzłem Javeda. Podszywa się pod Raymonda za pomocą iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem, że masz na to dowody. Niezbite. Problem w tym, że w dalszym ciągu jest potężnym magiem. W tej kwestii nie jestem w stanie ci pomóc. Gdybyś poczekał, niedługo do miasta przybędzie wysłanniczka Loży Czarodziejek. Nie mogę czekać. W takim razie porozmawiaj z Kalksteinem. Nie jest magiem, ale ma dużą wiedzę teoretyczną. Jak mawiają, lepszy ryc niż nic. No co, cudownie. Dowiedziałem się też potwory, przeszkadzałem ci troszkę. Dowiedziałem się, że potwory w okolicy przystani na bagnach zagrażają transportom towarów. To prawda? Niestety prawda. Jak rozumiem, nie pytasz z czystej ciekawości. Szukam kogoś, kto zapłaciłby za ich usunięcie. Dobrze trafiłeś. Przystań na bagnach mieści się w obszarze, na którym prowadzę interesy. Odkąd pojawiły się tam bestie, sporo tracę. Potrafisz opisać stwory napadające na transporty? Co ci będę opisywał? To utopce. Pojawiają się w nocy, mordują tragarzy i niszczą towary. Daję ci za nie 400 orenów. Może być? Jasne. Interesy z tobą to prawdziwa przyjemność. No, ja myślę. No, wojesz, jak tak pogadajmy, rozmawiajmy. Rozmawiajmy. Tak? Coś jeszcze możemy powiedzieć? Nie wiesz, kto wystawił list gończy za magistrem? Nie wiesz może, kto wystawił list gończy za magistrem? Tak się składa, że wiem. Mój sekretarz. Dlaczego to zrobił? Bo mu kazałem, Wiedźminie. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami. Powiedzmy, że salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Są na tym świecie siły przerastające twoje wyobrażenie. Bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Lojwarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry. I jak dorwać niejakiego Azara Javeda? Sam chciałbym dostać tego Javeda. Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie, a zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż 20 orenów. A jeśli uda ci się rozpracować salamandrę, postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki. To nie będzie łatwe.
Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc. W miarę możliwości pomogę. No zobaczmy, czy nam się coś nowego odblokowało przypadkiem w dialogu. Tak. Powinniśmy zacząć od tego. Przystań nie została jeszcze oczyszczona z utopców. Ja tam handel, nie. Na razie nie. To co? Musimy teraz polecieć. Bezpieczna przystań. Muszę popłynąć łodzią na bagna i pozbyć się potworów, które nawiedzają przystań nocą. Więc wiecie co? To od razu... Gdzieś to było ognisko. Jest. Od razu sobie tutaj odpocznę. Prześpię się do nocy. I dopiero wtedy polecimy na bagna. Na bagnach nie będziemy odpoczywać. Trzeba by się też troszkę jaskółek nowych zrobić. Okej, okay. Już mi coś tu wyłazi oczywiście. Jeden miecz. Pięknie. Dwa zabite. Szybkie cięcia, szybkie trupy. Cudownie. Szczątki. Kolejne. Mam nadzieję, że tutaj będzie ten przewoźnik teraz. Czy oczywiście go nie ma? Tak. Pięknie, Ragnar. Doskonale. No cóż, to przynajmniej ubijmy jeszcze tego, by sobie zrekompensować tą stratę. Sądziłem, że będzie, ale najwidoczniej się mocno przeliczyłem. Okay. Ktoś tu jeszcze jest? Nope. Weź bierzemy. Znowu odpoczywamy. Nie, sorry. Myślałem, że to będzie stał. Można było przepłynąć, ale w sumie logiczne. Żyjący świat i tak dalej. Chcieliście, macie. Gracze, proszę bardzo. Nie znajdziecie o niektórych godzinach NPC-tów, których właśnie potrzebujecie. W starych RPG-ach oczywiście staliby tam niewzruszeni cały czas, ale tutaj już nie, ze względu na to, że właśnie jest to żyjący świat. Albo namiastka żyjącego świata, bo w sumie... Czy proste skrypty nazwać żyjącym światem? Ciężko. Powiedziałbym, że taki prawdziwy żyjący świat, który był chyba najlepiej zrobiony w grach komputerowych, był w Stalkerze. Stalker miał niesamowity system, który na przykład wpływał na zachowanie potworów, na to, że polowały, łaziły w grupach stadnie, przemieszczały się, walczyły o terytorium. Powiedzmy, jeżeli wyrzuciliśmy z danego terytorium jakąś tam grupkę, to po pewnym czasie albo zamieszkały tam potwory, bo było to opustoszałe miejsce, albo pojawiła się tam inna grupka, lub nawet dwie, które zaczęły walczyć o tą lokację. To było naprawdę niesamowite. I to, co właśnie budzi w Wiedźminie mój największy podziw chyba, to fakt, że można właśnie zawsze tam spotkać coś nowego. W Wiedźminie natomiast jest to troszkę uproszczone, nie mamy aż tak złożonych struktur sztucznej inteligencji ani tak, jednak prostymi skryptami jak najbardziej udaje im się tutaj stworzyć bardzo ciekawe i klimatyczne miejsca. Kolejny utopiec. Choć no tuż przewoźnik jest z kolei, żeby się wydostać z parkiem o tej porze. Okej, jeszcze jeden. Szkoda, że tego kolesie nie atakują. No i co, wszystko? Nie, jeszcze jeden. Zabicie prostych utopców sporo kasy zgarnę. W takim razie. Tak, masa utopców. Łaskawy panie. Wszystko? Nie. No i pięknie, zadanie aktualnione, bezpieczna przystań. Cudownie, w takim razie lecimy tutaj. Od razu sobie odpoczniemy do rana, żeby kupiec nam zapłacił za to. Wtedy go spotkamy bez problemów. I 400 orenów wpadnie w moje łapka. Świetna cena jak za zabicie kilkunastu utopców. Jakby wszyscy tak płacili, nie miałbym problemów. I moje szczątki znikły. Cudownie. Co? Przewitasz to. Jesteś... Jasne. Tak. Przejrzymy sobie nasze zadanka. I zobaczymy, cóż takiego możemy jeszcze zrobić. To jest Loewaide. Jezus Maria, niewymawialne. Dla mnie absolutnie poza granicami wymowy. Przystań jest bezpieczna. Przystań jest już bezpieczna. Tego się spodziewałem, wynajmując zawodowca. Oto twoja zapłata. Dzięki. Życzę udanych interesów. Bywaj. Tak?
Tak, na razie najbardziej opłacalny quest do tej pory. Pięknie, 400 orenów. I nawet spora expa. Bezpieczna przystań. Okej, okay. W takim razie pójdziemy jeszcze do detektywa, czyli do Azara, który się pod niego podszywa. Powiemy mu, co ustaliliśmy, udając oczywiście głupka i mając nadzieję, że nas nie wyczai w podstępie. Będziemy musieli wymyślić sposób na zwabienie go na bagna. Mam zamiar powiedzieć mu o wieży alchemika, o potężnej mocy tam zawartej i, no, i o tym, że wiemy, jak to wszystko otworzyć i uzyskać do niego dostęp. Zoltan Chiva iść tam łazi, później z nim pogadam, jeżeli będzie czas. No. Bo tutaj możemy nawet taki myk zrobić, że zdemaskujemy tego Raymonda, ale wtedy nas zabije. Nawet nie będzie walki. Tak? Mam wyniki sekcji. Mam wyniki sekcji. Słucham. Nie dało się nic ustalić. Jak to? Jakby to powiedzieć... Pomyliłem fiolki i polałem ciało jakimś żrzącym świństwem. Z tego, co zostało, nic się nie dało ustalić. Nic? Zupełnie nic? Absolutnie. Każdy popełnia błędy, Raymondzie. Tak, masz rację. Muszę się zastanowić. Przyjdź później. Okej, okay, powiedzieliśmy mu. Tajemnicę widzimy. Muszę znaleźć jakiś sposób wciągnąć Azara w pułapkę. Ciekawe, czy już można z nim pogadać. Przyjdź później. Już jestem później. Nie teraz. Oh, come on. No dobra, to przejrzymy w takim razie nasze questy. O, może pogadamy z Zoltan Chivajem. Zoltan, gdzieś się tam kręciłeś, widziałem cię dokładnie, cię widziałem. Gdzieś polazłeś. Biedny chłopiec, ogrodnik. Cholera, jak na mojego krasnoluda porusza się zadziwiająco szybko po tym mieście. Jest taki tu, tylko kurde nie ma nigdzie. Zasuwa taka mała beczka. Okej, w takim razie posprzedaję rzeczy jeszcze, które mam. O co? Tu mamy receptę na filtr Petriego. Mogę już sprzedać? Cudownie. Stąd chyba nic nie mogę sprzedać, no właśnie. Teraz tutaj, chłop handlarz. Może z nim jeszcze pohandluję, zobaczymy co możemy mu opylić. Jemu mogę opylić cukrową lalkę, takie pierdoły, troszkę jedzenia. Zwolnimy sobie ekwipunek. I tak. Przejdźmy teraz do tego kolesia. O co? I ty nie masz nic. Co byś, co ja, znaczy ja nie mam nic, co by cię interesowało. Zielarka? O co? Również nic. No to sprawdźmy w takim razie, jakie mamy jeszcze questy. Zadania. Gra w kości. Nie, to mnie nie interesuje. Pamięć ostrza. Muszę udać się do karczmy Miś Kudłacz i porozmawiać z hazardzistą. Powinien być w takim razie. Jest dzień. Bo podobno ktoś wygrał go w kości. Może w takim razie zacznijmy ten quest teraz robić, jeżeli Raymond kazał nam czekać. Znaczy Azar kazał nam czekać. Idźcie z drogi, pucybuty. Tędy. Chcę rozwiązać większość questów, jakie będę miał tutaj do dyspozycji. Płatnerz zakon mnie nie interesuje. Kupiliśmy od niego już raczej wszystko, co bym tam chciał. Chyba, że mogę użyć tej runy. Na przykład szansa na efekt krytyczny, podpalenie, oślepienie. Może zostać wykuta na ostrzu srebrnego miecza. Potrzebuję jednej czy też trzech? Chciałem zobaczyć. Bo w sumie, jeżeli to by dawało szansę na podpalenie, to efekt byłby naprawdę kozacki. Można coś... Przyjaciel... Pokaż. Aby sprzedać przedmiot. Nie, nie, nie chcę sprzedać przedmiotu. Chyba, że potrzebuję trzech takich, żeby też zrobić cokolwiek. Runa słońca. No nic. Zobaczmy. Ty masz coś do sprzedaży ciekawego? Panie, mogę rzucić, proszę. No masz niby dwa meteoryty, ale... Nie wiem, muszę sprzedać na internecie również.
Na razie idziemy do hazardisty. Tak jak trzymamy się naszego planu. Może kogoś skroić? Save all. I zobaczymy, co on nam powie. Od kogo masz miecz, przyjacielu? To mnie interesuje najbardziej. Zoltan siedzi oczywiście w karczmie, jest hazardista, doskonale. Nie wyglądacie mi na szczęśliwego w miłości, panie. Tuszę, że macie wielki fart w kościach. Jeśli chodzi o kości, to powodzi mi się różnie. Panie, nie myślcie, że chcę was okpić czy ze skóry złupić. Uczciwą partię proponuję. Wierzę. Od razu widać, żeście człek bywały. Nie to, co te ciury tutaj. Zagrać z taką figurą to honor dla mnie. Jestem wiedźminem. Nie boisz się, że rzucę urok na kości? Lepiej przegrać ze światowym człekiem, niż wygrać z byle chłystkiem. Z tutejszymi chreczkosiejami i tak można grać tylko o kapustę. Grywałem drzewiej z myśliwym. Dorzeczny to był kompan, alem go dawno nie widział. Z tego co wiem, myśliwy nie wróci. Po prawdzie to myślę, że się zraził. Lubił grę o duże stawki, a szczęścia w kościach mu brakowało. Szczęścia w miłości też. Skoro tak mówicie... Srebrny miecz. Srebrny miecz. Mówi ci to coś? Radbym usłyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, nie gniewajcie się. Przejdźmy zatem do sedna. Skąd go masz? Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy szpitalu Lebiody. No dobra, czyli ten gość, z którym już gadaliśmy, wykonywaliśmy dla niego questy. On chciał te kłącza Echinopsa, opowiedział nam także troszkę o roślinach. Niedaleko on się znajduje, więc w takim razie polecimy od razu do niego. I dalej jesteśmy na tropie poszukiwania Berengara. Możliwe, że to jest miecz Berengara, ale do końca przekonany o tym nie jestem. Zobaczymy, co nam powie ogrodnik w takim razie. I wykonamy przy okazji quest. Ogrodnik jest tutaj. Pogadajmy z nim. Zobacz jak... Prześliczne, ale bardziej mnie interesują miecze. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Ech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera. Jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? 5 lat temu, niedaleko stąd, pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali Nilfgaardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie wiedźmin Coen. Poznałem go na wojnie. Chłop na schwał. Rębajło jakich mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez 5 lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Coena widziała też panienka Shani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. No dobra. Masz coś do kupienia ciekawego? Żadnych książek, nic ciekawego, nic sprzedać nie mogę. Troszkę jemioły. Czy ta jemioła coś daje? No jest tam składnikiem. To na razie nie. Ale w takim razie powinniśmy jeszcze udać się do Shani. I od niej może uzyskać informacje, chyba że ona będzie z nami chciała tutaj gadać. Na pewno nie będzie chciała z nami tutaj gadać. Mamić ostrze, muszę porozmawiać z Shani o mieczu. Może się uda, że będzie chciała gadać. To, że jest w tym szpitalu i cały czas trzeba zmieniać pory dnia, jest irytujące. No, błagam. Mów. Naprawdę nie mogę. Przyjdź do mnie. God damn it. Dobra, tu się w takim razie prześpię. Wieczór.
zmroku. Znowu z tą babcią się będę użerać. Jezus Maria, mogę ją zabić? Błagam. Postawimy jej truchło przy kuchence. Nikt się nie zorientuje. I tak rzadko wychodziła z domu. Nikt nie będzie wiedział. Będzie miała tylko 3 miecze wbite w plecy. Zupełnie niech nie posta. Dobra. Zróbmy save'a. Na wypadek wywalania się gry. Myślę, że tutaj już Shani powinna rozwiać moje wszelkie wątpliwości dotyczące pochodzenia owej broni. Faktycznie tych psów jest strasznie dużo. O, całe szczęście sobie nie wywaliła mnie. Tak? Mam sprawę. Mam sprawę. Tak? Podobno widziałaś Koena. Tak, to prawda. Skąd wiesz? Znalazłem jego miecz. Wiem tylko, że zginął podczas bitwy pod Brenną. Na moim stole operacyjnym. Leczyłaś pod Brenną? Tak, leczyłam. U boku chirurga Rastiego. Najlepszego lekarza, jakiego znałam. Znałaś? Zginął podczas plagi Katriony w Mariborze. Był niziołkiem, ale operował jak mało kto. Przy nim wszystko wydawało się proste. Z szyi czerwone z czerwonym, żółte z żółtym, białe z białym. Na pewno będzie dobrze. Nie zrozumiesz. Przykro mi, Shani. Nie znałem go. Wiesz coś o tym mieczu? Nie. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś, idź do krasnoluda Zoltana Chivaya. Nikt nie zna się na broni tak jak on. Pamięć ostrza, będziemy porozmawiać z Zoltanem. No dobra, jeszcze chciałem pogadać z Shani. Tak? Mogę ci, możesz w czymś pomóc? Może ci w czymś pomóc. W zasadzie poprosiłabym cię o przysługę. Zamieniam się w słuch. Jaskier. Pamiętasz Jaskra, prawda? Otóż od dłuższego czasu namawiamy się na nasiadówkę. Nasiadówkę? Tak, powspominalibyśmy dawne czasy przy kilku głębszych. Mam tylko jeden problem. Brak kilku głębszych? Dokładnie. A że dawno się nie widzieliśmy, nie chcę go gościć byle czym. Czego potrzebujesz? Dla Jaskra wiśniówkę, dla mnie różowe wino, no i coś dla ciebie. Zobacz, co da się zrobić. Zobaczę, co da się zrobić. Wiśniówkę, różowe wino. Okej. To zdobędziemy później. Z kobietami goni. O, całe szczęście. Dobra. Zoltana powinienem złapać teraz chyba u Vivaldiego on będzie przesiadywać. Tak mi się zdaje. Dom Kalksteina, dom Vivaldiego. No mam nadzieję przynajmniej, bo znowu będę go szukał jak głupi. Ach! Nie siedzi jeszcze w knajpie i żłopie. Niech te krasnoludy potrafią wlać w siebie półbeczki i dalej będą tych samych gabarytów. Cybut, albo gdzieś wyparują po prostu. Kupiec zakonu, nie! Gdzie jest Zoltan? Powinien się zacząć drzeć na całą ulicę. Zoltan! Do nogi, wybieram cię. Przyturla się wtedy taka kulka mała. Jaskra kojarzę z książek. To był chyba ten. No. Bard wędrowny. Albo śpiewak, czy coś takiego. Śpiewak, poeta i ogólnie artysta wszelaki. O, Zoltan. Jesteś, doskonale. Kogo widzą moje oczy? Wiedźmin! Zoltan Chivaj. We własnej brodatej osobie. Rad jestem. Udało ci się wejść do miasta, Geralt. Bardzo dobrze. W zimie zawsze znajdzie się sporo roboty dla Wiedźmina. A ty, Zoltan, jak się przedostałeś do miasta? Plugawi nie ludzie zawsze znajdą sposób, żeby zakraść się do ludzkich sadyb, mącić spokój i sypać piasek w tryby młynów i manufaktur. Niepotrzebna ironia. Słuchaj, Zoltan, chciałem z tobą porozmawiać. Wal śmiało. Powiedziałbym, że powiedziałbyś mi coś o srebrnym mieczu. Powiedziałbyś mi coś o moim srebrnym mieczu? A co ja mogę na ten temat wiedzieć? Jestem tylko zwykłym krasnoludem. Nie udawaj. Shani powiedziała, że znasz się na broni jak mało kto. No dobrze, co my tu mamy?
klinga pokryta srebrem, rdzeń niewątpliwie żelazny. Głownia przystosowana do dwuręcznej walki. Przyzwoita robota, choć daleko mu do doskonałości. Na runach się ni cholery nie znam. Dzięki. Nie ma sprawy. Mhm. Wiesz coś o banku Vivaldiego? Wiesz coś o banku Vivaldiego? Banku Vivaldiego? Vivaldiego to on jest tylko z nazwy. Jak to? Kontrolę nad nim sprawują nowi właściciele. Ludzie. To wiele wyjaśnia. Prawda? No dobra. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Masz chwilę? Chciałem pogadać. Mam. Co cię gryzie? Uprzedzam, będę filozofował. Uprzedzam, że będę filozofował. Tematy egzystencjalne. Rozumiem. Mów. Zło, z którym walczą Wiedźmini, jest przejawem działań chaosu. Działań obliczonych na to, by zakłócać ład. Tam bowiem, gdzie szerzy się zło, ład zapanować nie może. Światełko mądrości i płomyk nadziei, żar ciepła, miast rozbłyskiwać, zgasną. Będzie ciemno. A w ciemności będą kły, pazury i krew. Jak na Podgrodziu. Bardzo ładnie powiedziane, ale... Aż się pójdę zaraz w trupa, normalnie. ...do króla Vridanka na ich pierwszej schadzce. Niebrzydka to rzecz, ale czy ma jakieś zastosowanie praktyczne? Racja istnienia i racja bytu Wiedźminów zostały zachwiane. Albowiem walka dobra ze złem toczy się teraz na innym polu bitwy i inaczej jest prowadzona. Zło przestało być chaotyczne. Przestało być ślepą, żywiołową siłą. Dziś zło rządzi się prawami, bo prawa mu przysługują. Działa w myśl traktatów. To postęp, Geralt. Jest nas więcej, dłużej żyjemy. Potrafimy wznosić wysokie mury i zabijać się tysiącami. Postęp jest jak stado świń. Z faktu istnienia tego stada wypływają rozliczne korzyści. Jest golonka, kiełbasa, jest słonina i nóżki w galarecie. Słowem korzyści. Nie ma się tedy co dziwić, że wszędzie nasrane. Nasrane czy nie, Wiedźmini są po to, by zabijać bestie. Jak mam to robić, skoro prawdziwe potwory, przy których nawet smok to mały pikuś, łażą sobie po świecie i bredzą o ideałach, wierze i prawie? Powiem ci, Geralt. Największym kurestwem i złem w ogóle jest relatywizm moralny. Taki relatywizm jest bardziej zabójczy od plagi Katriony i wszystkich smoków razem wziętych. A Wiedźmini potrzebni będą zawsze i wszędzie, gdziekolwiek nas to stado świni nie zaprowadzi. Jak mawiał król Desmond, zajrzawszy po skończonej potrzebie do nocnika, rozum nie jest w stanie tego ogarnąć. Jak to są te teksty? Dzięki, Zoltan. Myślę, że rozumiem. No dobra. Czyli co? Zadanie zakończone. Pamięć ostrza. Pogadajmy teraz z kelnerką i mieliśmy kupić wiśniówkę. No nie, jakieś wino. Czerwone wino. Czyżby to było to? Różowe wino. Tak jest. Jedno takie. W takim razie potrzebujemy. Wiśniówka. Wiśniówka na spirytusie. Doskonale. Jaskier się cenisz normalnie, oddasz mi. Zdobyłem alkohol, muszę teraz zanieść go Szani. Pięknie. To jeszcze może zdążymy w takim razie przed tą babą. Boże drogi. Może Jaskra tu spotkamy? Ja nie wiem, czy w tej części jest Jaskier. Wiem, że w dwójce na pewno, ale... Bo po prostu nawet tam spotkałem. Powiem wam, że ja grałem w dwójkę praktycznie kilka godzin. Ja kupiłem tą grę w dniu premiery. Ale w dniu premiery był jakiś olbrzymi błąd gry, który w momencie, gdy zaczyna się przeprawa przez elfy i na przykład ten, ojej, nie pamiętam jak się nazywa, ten dowódca straży, który z nami wyrusza, niesie Triss, a my mamy osłaniać ich przed atakami elfów w takiej kuli ochronnej z magii Triss, no po zakończeniu tego momentu gra wywalała po prostu do pulpitu i nic się z tym nie dało zrobić. Trzeba było czekać na patcha od twórców i mi się nigdy już nie udało tego przejść dalej. Po prostu zawsze coś mi przeszkadzało, później nie mogłem się zebrać do gry. Co ta? Aha. A płacze, Kicia ostatnio płacze, bo mamusia nie ma na jedzonko dla Kici. A nie be...
Idź mi stąd. A kawaler bogaty? Zamilcz, kobieto, i daj przejść wreszcie. Wynoś mi się! Ale... Nienawidzę tej baby. Rostuni cholery. Przydarzy mi się ta cholerna animacja. O co mu chodzi? Do Szani. Ze szpitala cię przysłali. To musiała być wyniszczająca choroba, widać. Tak, przysłali mnie ze szpitala. To proszę na górę. Tylko się panience nie narzucaj. Ja, dziękuję. Jezus, zniknąć jej z oczu. Jak najszybciej. Uff, całe szczęście. Dobra. Jesteśmy uszani? Tak. Przyniosłem alkohole. Przyniosłem alkohole. Doskonale. Przyprowadź koniecznie jeszcze kogoś. Do zobaczenia na imprezie. What the fuck? Muszę zaprosić nam osobę na imprezkę uszani. Karkstein? Bierzemy jask tego, Zoltana, idziemy po niego. Co tam, impreza to impreza, musi być. Będzie łubudubu krasnoludem o ścianę klubu. Ja jebie. O mój Boże, suchar dnia. O mój Boże. Dobra. Gdzie jesteś, Zoltan? Impreza będzie. Kłódź tu. Będziemy... Wszyscy grupowo. Może go jeszcze zostanę? O, Zygfryda bierzemy! Ten będzie dopiero dobry. Chodź tu. Nie chcę. Nic tu zmienię. Szani organizuje małe przyjęcie. Kiedy? Wieczorem. Przyjdź, jak masz ochotę. Pojawię się niezawodnie. Zajebiście. Zbierzemy Zygfryda. Krasne ludy są zbyt... grubaśne. Co to było napisane? Zaprosiłem Zygfryda na imprezę u Szani, powinienem się tam udać. Dobra, bierzemy. Oh yeah! To będzie po prostu łubudubu Zygfryda o ścianę klubu. O ja pierdolę. To może być coś, czuję, że to będzie dobry quest. Seks grupowy, znaczy zabawa grupowa jest zawsze w modzie. Tak. Nie słyszeliście pierwszego. Co się stało? Taka rozpusta pod moim dachem. Gacha sobie przyjmuje muzykanta jakiegoś. Muzykanta? To słynny mistrz jaskier. Już ja wiem, z czego on jest słynny. Nie mam zamiaru za 9 miesięcy słuchać, jak się bachor drze po moim trupie. To może pójdę tam i będę robił za przyzwoitkę. No, wreszcie mówisz z sensem. Lecimy. Jaskier, no nie wierzę. Witaj, Geralt. Pogadaj z Jaskrem. Nie mógł... Geralt? Orzesz w mordę kopany. Przez chwilę myślałem, że zobaczyłem ducha. Właściwie to ja... Czyżbym tracił głowę? Co to za żarty? Szani! To nie żarty. Ale jak? Przecież sam widziałem. Co widziałeś, Jaskier? Widziałem, jak kazała przenieść cię na łódź i był tam jednorożec, i Milwa, i Kahir, i Angulem, i był Jarpen, i Zoltan. Wszyscy widzieli. Chyba za dużo wypiłeś, poeto. Straciłem pamięć. Chcę wiedzieć, czemu wszyscy się dziwią, widząc mnie żywego. Opowiedz, co wiesz. Spokojnie i po kolei. To było 5 lat temu w Rivi. Siedzieliśmy w karczmie, zajadając ślimaki i popijając gorzałkę ze starymi kumplami, kiedy zaczął się pogrom. Opętany żądzą krwi motłoch zaatakował dzielnicę nieludzi. Chciałeś ich powstrzymać, przestraszyć. Ruszyłeś na ulicę. Tam... Co było dalej? Ktoś dźgnął cię widłami w brzuch. To była śmiertelna rana. Dotarliśmy do ciebie zbyt późno. Mam wrażenie, że nie mówisz wszystkiego. Byliśmy tam wszyscy. Wszyscy? To znaczy kto? Ty naprawdę nic nie pamiętasz. Wszyscy twoi bliscy i przyjaciele. Brzmi trochę jak z ballady. To sama najprawdziwsza prawda. Geralt, ja wciąż nie mogę uwierzyć. Wybacz. Słuchaj, Jaskier.
Nie potrafię ci nic udowodnić, bo to po prostu niemożliwe. Ja nie pamiętam, ty nie wiesz. Obawiam się, że pewne rzeczy pozostaną niewyjaśnione. Usiądźmy przy stole jak starzy kumple. Napijemy się, pogadamy. Czas pokaże, kim jestem. Masz rację. Zbyt wiele razem przeszliśmy, żebym mógł się pomylić. No dobra, zadanie uaktualnione. Przyjaciółka z dawnych lat, muszę się napić. Czyli co? Powinienem teraz... Tak sobie myślałem i mam do ciebie pytanie. Nie krępuj się, Jaskier. To do ciebie nie pasuje. Załóżmy, że dostajesz zlecenie na wampira. Co robisz? Podobno wiele razy przeszliśmy... więc chyba wiesz. Srebrny miecz, eliksiry... Do czego zmierzasz? Srebrny miecz, eliksiry... Do czego zmierzasz? Ha! A co powiesz na możliwość dogadania się z takim wampirem? Próby negocjacji kończą się z reguły poważnymi ubytkami krwi. Próby negocjacji kończą się z reguły poważnym ubytkiem krwi jednego z rozmówców. Dodam, że nie chodzi o wampira. A gdyby wampir nie chciał pić krwi? Picie krwi leży głęboko w ich naturze. Ale widzę po twojej zadowolonej gębie, że chcesz mi coś powiedzieć. Otóż zaraz ci pokażę, czym jest dla wampira picie krwi. Jaskier. Zdrowie. Zdrowie. Mocna zaraza, ale dobra. Miałeś mnie oświecić. Już to zrobiłem. Posłuchaj kogoś, kto nie stracił pamięci, a trochę już chodzi po tym świecie. O, ktoś idzie. Dzień dobry. Witaj, Zygfrydzie. Uszanowanie, miła pani. Pozwól, że się przedstawię. Jestem Zygfryd z Danel, rycerz zakonu Płonącej Róży. Szani, miło mi. Jaskier, w niektórych kręgach mistrzem zwany. Nie stój tak, Zygfrydzie. Może wina? Mimo kwarantanny Geraltowi udało się załatwić napitki. Moim zdaniem, kwarantanna ma tylko jeden cel. Foltest chce spłacić kupcom wojenne długi. Zwykli ludzie nie mogą przejść, ale jeśli ktoś ma znajomości... Przesadzacie trochę, mistrzu Jaskrze. Kwarantanna jest niezbędna, by lud królestwa przed zarazą chronić. A nie lud? Wybacz, nie rozumiem. Nie trzeba być Dijkstrą, żeby wiedzieć, jak zakon traktuje nieludzi. Zmuszony jestem bronić racji zakonu. Stoimy na straży ładu i pokoju. Pijcie się! Wedle zakonu, każdy elf i krasnolud to przestępca, czyż nie? Pozwól panie, że zwrócę uwagę na kilka faktów. To miłościwie panujący król Foltest, nie zakon, stanowi prawo. Prawo zaś przestrzegane być musi. Inaczej zapanuje chaos i anarchia. Nie ulega wątpliwości, że komanda terroryzujące okolice szydzą z królewskich dekretów. Ha! Jakoś sobie nie wyobrażam, żebyście tak chętnie poddali się woli króla, gdyby was obłożył podatkiem. Zakon płaci wszystkie powinności wobec korony w terminie. Geralt, powiedz coś, bo już nie mogę. Chętnie poznam twe zdanie, Geralcie z Rivii. No cóż, zakon robi sobie, to do niego należy. Bawię się Zygfryd, że Jaskier ma trochę racji. Dobra, nie, stoimy za Zygfrydem. Nigdy nie stałem po jego stronie, więc czemu nie? Zakon robi, co do niego należy. Geralt, popierasz tę nędzną antyelfią propagandę? Dla mnie sprawa wygląda tak. Skojatel mordują niewinnych ludzi. Przestali walczyć o wolność. Teraz walczą z rasą ludzką. Nie wierzę. A co z krasnoludami? Z Zoltanem na przykład? Wyjątki prowadzą regułę. Wyjątek potwierdza regułę, Jezus Maria. Wyjątek potwierdza regułę. Zdanie aktualnione. Przyjaciółka z dawnych lat. Impreza trwa. Okej, okay. Nie chcę przecinać tego questa. Jest trochę ciekawe, ale zrobię tutaj save'a. O co chodzi? Opowiedz o bitwie pod Brenną. Tak naprawdę niewiele widziałam. Było nas czworo, a rannych tysiące. Praktycznie nie wychodziłam z namiotu. Podziwiam cię, Szani. Szczerze mówiąc, niewiele pamiętam. To był jeden z najstraszniejszych dni w moim życiu. Mam nadzieję, że polubiłaś Zygfryda. Jasne, jest miły. Cieszę się. Spokoj, Zygfryd. Wyborne trunki. No dobra, Liska, tutaj podziękuję wam za uwagę, bo plik zrobił mi się niewyobrażalnych rozmiarów. No hej.